Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Widzimy się w grze Elden Ring i tak, jesteśmy ponownie w tej oto pięknej wiosce, w której ostatnio, w sumie można powiedzieć, kończyliśmy epizoda. I tak, dziś kontynuujemy zwiedzanie wspaniałych jezior i łąk i w ogóle wszystkiego w tej... No tutaj, jeziornej LL, ten L... Lucarii, czy jakoś tak, Lucarii. Mniejsza, wiem, że właśnie w tej lokacji gdzieś jest jeszcze akademia, jest ten cały koreański dwór, czy jakoś tak. Ale no, mniejsza to są takie szczególiki. Tak jak widzicie, nadal jesteśmy dosłownie tutaj, w tych zatrutych regionach i innych nieprzyjemnych miejscach. I tak. No, nic do dodania nie mam, po prostu tak, no. Jesteśmy, zwiedzamy, szukamy. I poza tym, że właśnie tak dzisiaj zwiedzamy znowu dalej, kontynuujemy przygodę. Jak zwał, tak zwał. To w sumie... Oj, dziwne lagi. Bardzo dziwne. Ale to dobra, mniejsza. Właśnie chciałem wyznaczyć parę celów na dzisiaj. Jeden z nich to jest tutaj to drzewo, drugie to jest to miejsce. I ogólnie zwiedzanie tego. A poza tym jest jeszcze parę innych rzeczy, które mógłbym zrobić. O cholera, tylko nie oni. Nie lubię ich. Ale dobra, mniejsza z tym. A, ci tutaj nie są aż tacy groźni, okej. Pewnie nadal są irytujące, ale no. Zbroja marionetkowego żołnierza. Okej. Okay. Wiem, jak się oni nazywają przynajmniej. Miło. Ale tak. Planów jest dużo, mówiąc tak szczerze. Niestety, czasu na ich realizację już jest znacznie mniej. Nie w ogóle, więc tak. Zamiast gadać tu o planach i rozmyślać, po prostu chodźmy zająć się. No, tym, co w sumie nam jest dane. Znaczy mówiąc, drzewem i tym miejscem. Cokolwiek tutaj to jest. Początkowo myślałem, że wiecie, może jakiś kościół, ale teraz widzę, że nie. Cokolwiek to jest coś innego. Nie wiem, czy mi się to bardziej podoba, czy bardziej mi to przeszkadza. Znowu jakieś tajemnicze lagi. Przebudowana wieża. Niech prowadzi cię erudycja. Dobra, okej, ale... Dać niby. Całkowicie szczerze, co nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. Takie, okej. Ale no po co to? Nie musi być jakieś długie dno do tego wszystkiego, jak chociażby w obce wspinaczki po tych murach, czy tutaj przez kamyki. Coś, jakoś, gdzieś. Magiczny smar. Miło. Przynajmniej tyle udało mi się wykryć. A teraz tak, jeszcze po murkach tam wyżej, zobaczymy, czy coś jest, czy nie. Zobaczymy, chyba pora iść do drzewa. Chociaż podchodzenie do tych drzew jest co najmniej działalnością wielce ryzykowną. I skąd te dziwne lagi? Gram naprawdę na ustawieniach, jak na mój gust, po prostu łagodnych. Wiecie, no zresztą, jak już to wspominałem niejednokrotnie, gram, podobnie jak i nagrywam, w 1080p. Wyjątkowo, to nie jest tak, że nagrywam w 4... Znaczy, gram w 4K, czy coś. A wy widzicie po prostu 1080p. Nie, tutaj wyjątkowo właśnie jest tak, że nawet ja gram w 1080, przez to, że są problemy z wydajnością inaczej. Aha, bo to laguje. To jest zaskakujące i... Okej. Widzę. Co? Okej, okay, hop, hop. I... O, jesteśmy wyżej, jej. Sprytne. Sprytne. Ciekawe. Ciekawe, co tutaj w ogóle też będzie, tak poza tym. Halo. Gro. Ogarnij się. Ogarnij lagi. Naprawdę nie jest już normalne, jak tak ma lagować co chwilę. Na takim sprzęcie jak mój. W takich warunkach. Co tu mamy? Kamień pamięci. Miło, chociaż... czy ja wiem? Czy to też takie potrzebne? Na pewno przyjemne, no ale poza tym... Nie wydaje mi się, żeby to było, wiecie, aż tak potrzebne, jak już powtarzam się. Bo najprościej w świecie ostatnio coraz bardziej ograniczam używanie zaklęć. Nawet jak ich używam, to i tak używam ich na tyle niewiele odmiennych różnych, że no... No i po tym, że mam dodatkowe miejsce, co nie jest potrzebne. Konia już nie trzeba, więc siadamy, odpoczywamy. Możemy rozwinąć postać, czy nie? A no, aż jeden poziom, to
W sumie nie wiem, co mam ze sobą robić, to zwiększajmy HP-ki. Po prostu. Tak. Jedna słuszna opcja. I zobaczymy, co kryje się pod tym drzewem. Pomijając tutaj takie, te złe, niedobre dziady. Jakieś dzbany, które tam widzę. I potencjalnie nowymi elementami do tej mojej, jak to się nazywa? A, tej mojej fiolki, która... No tak, zawsze na tym samym i w ogóle nie zmieniam jej. Dobra, widzę tam przeciwnika i... O, właśnie! To ten drewniany taki przy okazji, o którym wspominałem, właśnie z nich to... Zdobyłem tą włócznię. Oryginalnie można było ich spotkać... chyba po raz pierwszy był tam na tym płaczącym półwyspie. To chyba pojedynczy był, czy tam kilku ich było, nawet nie pamiętam dokładnie. Jestem pewien, że co najmniej jeden. W pobliżu drzewa. A tak samo są też oni w smoczych kurhanach. I tak, tutaj okazuje się, że też siedzą. Więc tak, no. Chyba tam po prostu są coś takie wrogowie, którzy najczęściej są po prostu przy tych drzewach, wszędzie. Szansa na wytropienie tej włóczni, którą mam, która co ciekawe jest też klasyfikowana jako halabarda, jest bardzo niskie. W ogóle amator z tego drzewa. To nie jest ten sam przeciwnik, z którym walczyliśmy? Wygląda podobnie. No, dosyć podobnie wygląda. Może to nie jest do końca to samo, ale podobne. Ale wracając. Okej, okay. Nie bije jakoś fatalnie. No ale wracając. Więc jeśli chcecie, to powodzenia z farmieniem. Ja mogę powiedzieć, że akurat w przypadku swoim farmiłem na tej postaci przynajmniej na smoczych kurhanach. Bo tam akurat jest mnóstwo, podkreślam, mnóstwo tych właśnie gości. Okej, okay, sytuacja jest nadal pod kontrolą i jeszcze póki co będę walczył sam na sam. Jeśli się nie uda, mamy Meduzę plus 4, który jeszcze nie testowałem w boju, więc nawet nie wiem, jak bardzo zabójcza będzie. Ale póki co, wiecie, też nie chcę tego robić, jeśli to nie jest potrzebne. Okej, okay, teraz będą strzały w naszą stronę, mnóstwo strzałów. Halo, postać, nie rób mi tego. Nie rób mi tego, to może zdecydować walkę. Nie, dobra, awatar drzewa idzie do nas, super. Przepraszam, że naprawdę mi to walkę zresetuje, bo tak zdarzają się tego typu akcje. Jak nie widzi paska, to jest najgorsze, co może być, bo w ten sposób, w ten momencie po prostu się... Oni mogą leczyć. Regenerować w ogóle. Okej, okay. Łyczek, żeby nas nie dobiło. I tak, raz, dwa, trzy. I dziękuję, moja kosa pokonała tego awatara samemu. Jestem z siebie dumny, chociaż tak pewnie jestem już over level 3, że tak nazwę. Jak ten etap, ale co ja tam się użalać nad tym, najważniejsze, że się udało. Mamy modrą kryształową muzę oraz rozerwaną kryształową muzę. Więc tak, kolejne jeszcze do butelki, których nigdy nie wsadzę. I co tu mamy? Powoduje wybuch mieszanki? Ojej, do tego lepiej, nie? Natomiast modra po wymyślaniu do eliksiru przywraca połowę łącznych punktów skupienia. To ta druga opcja jest dosyć przyjemna, chociaż niepotrzebna na razie. Swoją drogą, jak jeszcze przy tym jesteśmy... A ile mam nasion? Może mogę powiększyć? A, mam 3 nasiona. To może jestem właśnie w stanie zwiększyć znowu ilość. No, warto sprawdzić, jeśli można, to oczywiście dam to do życia. I niebieskich butelek mam 4. A. Czy potrzebujesz tylu? Nie no, jeśli chcesz się bawić w błyskawice i tak dalej, to lepiej zostawić, ale... Jako, że ostatnio coraz częściej bije z kosa, nie z... no... Jak to się nazywa? Nie z błyskawic i tak dalej, to może... Zmniejszymy... ilość niebieskich na rzecz czerwonych. Chociaż potem znowu zachce mi się walczyć błyskawicami czy coś i będę płakał, że mam za mało. No dobra, może... Może lepiej nie będę ryzykował. Zostawmy jak jest najlepiej. Jedyne co to tylko szybko tutaj gwiżdżemy na strugę, chyba. Nadal nie pamiętam struga czy smuga, ale wydaje mi się, że to było to, co gorzej brzmi trochę. Czyli struga, bo mi jakoś lepiej brzmi smuga, ale właśnie zawsze pamiętam, że to było to gorsze dla mnie przynajmniej. Więc tak, strugę. Aka torrenta. Aka naszego konia. O nie, tak, no właśnie teraz szybko tutaj tylko przyjedziemy.
odpocząć, zobaczyć ile możemy skonstruować sobie nowych buteleczek i o ile naprawdę możemy. Przy okazji poziom... Nope, nie można. Dobra, więc dodaj ładunek do butelki. 3 złotych nasion, idealnie. Przydziel ładunki, 6, 4 może być. Przydzielić, tak, wzmocnienie. Nie mamy świętych łez, okej. Czyli trzeba będzie poszukać więcej jakichś kaplic, kościołów i innych tego typu rzeczy. O, i tak. Na drodze tutaj chyba jeszcze parę rzeczy możemy znaleźć, więc nie będziemy jeszcze tak rezygnować z tego wszystkiego. Ale tak, jedźmy po prostu przed siebie i szukajmy. Szukajmy, a znajdziemy. Może właśnie jakieś ruiny kościołka. Czy inne przyjazne nam rzeczy. Przy czym podkreślam przyjazne. Nie chcę znowu pakować się w kolejne jakieś oddziały wrogów wielkie, które mnie zabiją 20 razy. To nie tędy droga po prostu. Jakbym chciał ginąć, to bym nie nakładał na siebie, wiecie, runy Godrika, bo tak teraz zauważam właśnie, że jeszcze mam tą runę nadal aktywną. To zdecydowanie przyczyniło się do ułatwienia tej walki, w sumie. Sama ta runa daje... 5... Raz, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 4... Tak, 5 razy 8 to 40, wiecie. U mnie z matematyką jest różnie podczas odcinków. To strażnika, fajnie, ale tak 40 poziomów, które nie istnieją, że tak nazwę, więc no sama ta runa, plus jeszcze to ile poziomów dodatkowych mamy z tej pieczęci, z tej gałki ocznej w sumie powinienem powiedzieć, która daje nam fizyczne cechy. No jesteśmy naprawdę overleveled, ale mimo to i tak mogę przegrywać i tak dalej. I tak, przewodnik i strażnik bramy dla wracających do korzeni. O, prowadzi to gdzieś tam do końca, ale tak. Skoro tam gdzieś prowadzi, to może spróbujmy nie atakować. Ty chrabąszczo. I tak wiem, że za każdym razem go inaczej nazywam, ale no nie jest o to, jak się nazywa, ważne, czego widzę. Zatem, gdy trzeba go ubić. Taniec miecza. Okej. Okay. Nie wiem, czym jest taniec miecza. Poza tym, że to jest jakiś ten popiół wojny. Teraz zobaczymy, ale zanim to jeszcze... Mogę się pozbyć nietoperzy. Najlepszy sposób to prostować je błyskawicami. I okej, okay, taniec miecza, taniec miecza. Jest w kategorii... tego co widzę, to... Wymyślny. Okej, okay, do użycia na mieczach, toporach i broni żywcowej zdolni do cięć. Z wyjątkiem olbrzymiej broni i wielkich włóczni. Okej, czyli na naszą włóczynkę można to zarzucić. Bliż się szybko, aby wykonać serię sieknic obrotu. Następnie wykonać silny atak, by zakończyć zamachem w dół. Okej. Okej. No, okej. Można nawet narzucić na tą dzidę. Widzicie, bo można nią ciąć. Co ciekawe, z halbardą, jeśli chodzi o klasyfikację, ale no. Mniejsza od takie teraz szczególiki. Daję, bo ten posąg nam wskazał w sumie drogę tutaj. Co nas prowadzi do jakichś katakumb. Nie wiem, czy chcę tu włazić tak jako osobiście ja. Ale z perspektywy odcinka i innych tego typu rzeczy, oczywiście, że chcę. Katakumby ukresu drogi. Dobra. Odpalamy, siadamy. Zobaczymy, czy w ogóle będę w stanie, jak to się nazywa, tutaj sobie poradzić bez konieczności ubierania pieczęci plus 3 do inteligencji, wiary i tak dalej. Nie wiem, czy są tutaj trupy, czy te wkurzające dziady. Okej, okay, są wkurzające dziady. Co, żeby nie było, wbrew pozorom jest wielkim plusem. Bo już wolę walczyć z tymi wkurzającymi dziadami i w ogóle się męczyć z takimi kwestiami, niż męczyć się z tymi. Z nieumarłymi. Bo teraz no tak... Szczerze powiedziawszy, to jest trudno dla mnie z... No właśnie. O, nie wiem, czy to... jest jakaś pułapka. Nie otworzyły się ciężkie drzwi, czyli... Jednak to nie była pułapka. Ja tak właśnie nie byłem pewien, wiecie, czy tam zawsze był taki jakby śmiertek, czy tam nie było jakichś innych rzeczy, więc... No, i proszę, dwójka... miło. I chyba gdzieś tu jest jeszcze... Dziad. Nie, nie ma dziada. Dobra. A nie, jest, ale tam na dole. Dobra. Fajnie by było, gdybym nie otrzymywał obrażeń, no ale...
Nie można prosić o wszystko, oczywiście, ja to rozumiem. Jak dobrze sobie radzę. Ale jak mówię, jestem overleveled shit, więc... No ciężko, żebym sobie nie radził w takiej sytuacji. I w ogóle, albo mi się wydaje, albo ten dziad teraz mnie w sumie uratował przed łapką, w którą sam wpadłem. Sam sobie naklikłem. I tak dalej. Tak, jego atak w sumie naprawdę mnie przed tym uratował, więc potencjalnie... To gówno, którego nie lubię, że tak to nawet je nazwę, czyli te tutaj skalne cośki. No pomogły mi przeżyć. No to akurat było, powiem, że oczywiste. Te ciężkie drzwi się otworzyły. Potencjalnie jest tutaj więcej tych jakichś sekretnych przejść. Chyba, że to tutaj gdzieś jakieś te drzwi były. Chociaż wątpię, tak patrzę na to wszystko, co tutaj zdecydowanie musi być gdzieś coś więcej. Ten znaczek oznacza tutaj, że to jest sekwencja, w której musi być jakiś bossu. Przy okazji, co tu mamy? Prochy żołnierza z Rei Lucarii. Okej. Zobaczmy tylko, jakiego typu to są prochy. Czy one wzywają jednego, czy kilka? Nie. Trzy duchy żołnierzy. Okej, dobrze. Trójka duchów złożona z dwóch nieistotnych piechurów i dowódcy. Te. Nie, bez przesady z tym, nieistotnych. Te piechury, jakby to nazwać, jak to gra określa, nieistotne. Oj, to jest takie wsparcie, które jest naprawdę potrzebne. Sam ten dowódca pewnie by tyle nie zdziałał, co... Właśnie z tą dwójką, czy tą trójką, czy ile ich tam jest w ogóle. No dobra, skoro tam było tylko takie przejście, które wyczaiło dosyć ładnie. No właśnie, chciałem powiedzieć, poszukajmy więcej, bo tutaj gdzieś coś musi być więcej, no i proszę, no znalazłem. Aha, i znalazłem pewnie też zgona. O, co ciekawe, nie. Ale mówię, overleveled shit, tylko to mnie tutaj teraz ratuje. Chociaż może z drugiej strony to nie jest overleveled. Albo przynajmniej jest to tak traktowane przez większość osób. Patrzę na to, że tutaj to wydaje się być takim istotnym elementem gry, nie to co w Soulsach i Kostur Ogara. Zaraz sobie zobaczymy, czym jest Kostur Ogara. Tylko najpierw najważniejsze. Nic więcej nie ma, dobra. Dobra. Kostur Ogara pewnie jest czymś do czarowania, znajdziecie. Na sam dół oczywiście. Nie? Kostur Ogara nie jest czymś takim? Nie, to musi być... Jest tym... Gdzie on jest? Olbrzymia broń? Tego bym się nie spodziewał, ale proszę. 34 siły... 10 zręczności. I tak, duży kamienny kostur wysadzony był z kamieniami. Tego noża używają ogary grobowca złotego drzewa, chroniące podziemne krypty. Ogary wiele przeszły podczas swojej długiej służby. Mówi się, że teraz pilnują krypt, a nawet dowodzą chłopnikami. Magia pastorału. Skieruj magię do błyskamienia, by aktywować moc podawnego czaru i stworzyć dryfujące magiczne pociski, które automatycznie ścigają wrogów. Okej, ciekawe. Zaraz zobaczymy sobie małże moveseta przy okazji. Bo z tego co widzę, mogę dwuręcznie to nosić. Wow. To jest tak. Dosyć powolne, ale widzę, że też... Coś w tym siłę. Obrażenia bez żadnych ulepszeń to jest... Plus 52. Co jest lepsze, w sumie od tego, patrzcie, co kosy, które jest już na plus 6. Jeśli chodzi o bonus, bo oczywiście obrażeniami zwykłymi wygrywa. Okej, tutaj tak. Jeszcze jednoręcznie. Tak. Okej, nic odkrywczego, ale zawsze coś. A tutaj jak to działa? Okej, nie będę się tym bawił oczywiście, nie ma co. Ale tak, fajnie. I dobra, teraz tylko najgorsza rzecz. Musimy znaleźć lokację. Tyle okazuje się być... Można być blisko. Tylko po prostu trzeba, wiecie, się tutaj bawić w odkrywanie tych ścian. Bardzo dobrze, że już... Nie pamiętam, gdzie pierwszą odkryłem i jak, ale dobrze, że to odkryłem, a nie tak założyłem, że jak wszędzie chodziłem, tłukłem i nigdzie nie było, to pewnie nie ma i... O! Tak założył, to pewnie teraz by po prostu mnóstwa rzeczy nie zrobił w ogóle. A póki co ostrożnie tutaj, bo to się zapowiada na idealną pułapkę. Ciekawe, to nie jest pułapka. Dobra. Żywice z korzenia. I kolejna ścianka. Nie, ja się to po prostu... Idealnie wyczuwam takie rzeczy. Przynajmniej dzisiaj.
Czy to jest kolejna? Ano kolejna. I tu mamy już dostęp do bossa. I to jest taką wielką statułką, która będzie nas tutaj odradzać. Jej, nie trzeba będzie wszystkiego przechodzić. Ale dobra, skoro mamy się mierzyć z bossem, chociaż podejrzewam, że będzie to ciężkie starcie, pewnie zginiemy 20 razy. Tutaj przygotuję od razu... Tak, wsparcie i ślimak władca duchów. Ciekawa co najmniej nazwa. Okej, nie biją tak strasznie. W sumie wiecie co jest najlepsze? Nie wiem co tak naprawdę mam tu robić, czy ja mam czegoś tutaj szukać i bić jakiegoś takiego. Aha, czyli muszę po prostu tego ślimaka znajdywać i bić. Nie przejmować się duchami samym w sobie. A nie jest to łatwe, patrząc na to, że tak to się nazywa. Jak patrzę, to po prostu te duchy tutaj będą bić się dosyć sporo. Okej, widzę ślimaka. Okej. Czyli ta walka to jest taki... w głównej mierze gimmick w sumie, bardziej niż pełnoprawna walka. Okej. Dobra, widzę gdzie jest ślimak, widzę gdzie będzie ślimak. On na szczęście fajnie świeci. I czy jeśli go pokonam, to wszystkie duchy znikają? Tak, na szczęście tak. Okej, i teraz prochy błyska innego czarodzieja. O, tylko teraz wiecie co mnie zastanawia? Bo tutaj patrzcie, prochy błyska innego czarodzieja. A jeszcze tutaj gdzieś mamy... bliźnioksiężnika. Okej. Nie wiem, na czym polega różnica, ale mniejsza teraz z tym i... Nie przejmujmy się takimi drobnostkami. Sukces wielki. Kolejny boss pokonany. I dla mnie niby fajnie, ale... Z drugiej strony, czy ja się z tego powodu cieszę? No nie szczególnie. Patrząc na to, jak ostatnio wygląda moja forma, może nie tyle co edycji, co... informowania o rozdziałach poszczególnych odcinkach, to... Będę musiał teraz się nasilić bardziej przez to, że znowu jest boss. Nie, żebym narzekał w ten sposób. Ludzie, którzy chcą zobaczyć konkretne rzeczy, czy wiedzieć, co zrobiłem, to mogą wiedzieć. Delikatnie oczywiście, bo tam... Bądźmy szczerzy, nie będę wypisywał krok po kroku wszystkiego, tylko takie generalne rzeczy, jak na przykład sekwencja, w której zwiedzamy. Nie wiem, jak przychodzę na przykład na moment, w którym będę gadał z NPC-ami, to po prostu odznaczam, że teraz będzie rozmowa z NPC-ami. Jak potem jesteśmy znowu na etapie, gdzie, nie wiem, jest jakiś boss, to właśnie odznaczam, kiedy pierwszy raz spotkam tego bossa i... Nie. Nie, 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 proszę nie. Edgar Mściciel? Okej. Nie rozumiem. Jak kojarzę tego gościa? Jeśli się nie mylę, to tak się nazywał ten, wiecie, ten, jak było. No... Ojciec tej dziewczyny, która nas prosiła, żeby go odnaleźć w tym zamku, pamiętacie? Przecież już dopiero później, jak skończy swoją służbę, miecz nie może wpaść w ręce wrogów, coś tam. I ostatnio ta dziewczyna nie przeżyła. Okej, pokonaliśmy go i mnóstwo nagród. Halabarda wypędzonego rycerza plus 8, wow. Pieróg z surowym mięsem, pieróg z surowym mięsem. I jeszcze jakieś inne rzeczy tutaj. Dużo trupów. Pieróg z surowym mięsem i szczapą mściciela. Pieróg z surowym mięsem... Pieróg z surowym mięsem? Pieróg z surowym mięsem oraz... Pieróg z surowym mięsem. Nieźle. A i tak najbardziej wiecie, co mi zaskoczyło? Za takie proste coś dostaliśmy... nagrodę... halabardę plus 8. To nawet... jak na mój gust jest takie... wow. Jak ona w ogóle będzie miała muszę, to bo zastanawia mnie. O nie... dźwignięcia. Nie jest najgorzej. No, chciał halabardą tylko dźgać. Okej, silny atak jest takie coś.
No dobra, fajne, fajne. Może kiedyś się przyda. Ale póki coś z tym nie przejmujmy. Aż tak. I zobaczmy, czym jest pieróg z surowym mięsem. Otóż, przywraca punkty życia, ale powoduje nagromadzenie trucizny. Znaczy leczy, ale jednocześnie delikatnie truwa. Na krytyczne momenty może być dobre. Wiecie, zawsze truciznę łatwo usunąć. Jak się ma pastylki albo cudy na to. Dobra, teraz się tymi przyjmujmy i... W sumie... Jak tam z czasem? 25 minut? Nieźle. Chyba jeszcze bez zgonów dzisiaj. Chociaż nie powinienem takich rzeczy mówić. Jemy i... Przewieczne więzienie. No nie ma tu jak kolejnego bossa wywoływać. Będę tego pewnie żałował, ale niech i tak będzie. Idziemy. Zobaczymy, kto tutaj siedzi. Polski rycerz, no... Troll, naprawdę? Ze wszystkich możliwości musiałem dostać akurat... Trolla? Ja się wiecie, no trolle nie są jakimiś... okropnie trudnymi przeciwnikami, ale... pewnie jak uderzy, to będzie problem. Okej. Okay. Już widzę pierwszy problem. A okej, okay, dobra, nie biję tak wielce. Pewnie jak się spodziewałem. Fajnie byłoby jeszcze go trafiać tą kosą. Nie, dobra, będzie to kolejne starcie z tych takich... powiedzmy... prostych. Wiecie, nawet nie tyle prostych dlatego, że są... że jestem overleveled, co... Wydaje mi się, że nawet bez tego byłoby prosto. Oczywiście bym częściej ginął, ale... ja się tu już mógłbym zginąć, nadal... nie uważam, żeby on był... na tyle trudnym oponentem. Dobra, dobra, udało się. Udało się, pokonany. Dobra, za pierwszym razem i... Zaklęcie Falanga Wielkiego Ostrza. Przyjemnie. I tu już od razu mówię, widać, że zaklęcie, bo niebieskie kolorki, a takie niebieskie kolorki i tak dalej są najczęściej powiązane z zaklęciami, plus mamy takie dosłownie zaklęcie podobne, tylko że nie nazywa się Wielkiego Ostrza, chyba Falanga Ostrza, czegoś tak. Nie, Błysk Ostrza, okej, okay, no i proszę, czyli tak dalej. I jeden z szeryf karyjskiej rodziny tworzy, tak, łuk obronny z większym magicznym błysk ostrzy, okej. Okay. Nie jest to legendarna rzecz, więc no, fajnie, że mamy, ale nie jest to aż takie istotne. Niemniej jednak, jej, kolejny boss pokonany i w ogóle, więc... no, super. Sprawa. A teraz tak, zajmijmy się szybko niecperzami i zaraz ruszamy dalej na eksplorację. O, wybaczcie to cięcie, ale tak. Słyszycie to? Gdzieś tu śpiewa harpia. Tutaj, dobra. Nie wiem, czemu jej nie namierzyło wcześniej, ale okej. Jakaś taka słabsza harpia, bo widzę, znaczy uderzenia. Wcześniej, kiedy pozostałe ostatnio padały na dużo więcej. Więc no, nie trzeba płakać, nie trzeba się przejmować, nie trzeba się niepokoić. No, było akurat łatwe do pokonania. I tak. Jeszcze gdzieś tu jest jakiś nietoperz. Okej, tam siedzi. No, często się błyskawicą, tylko na to muszę trafić. Okej. Wniosek numer następny. Nie trzeba ładować, żeby ich trafić. Co jest zdecydowanie przyjemne. Ale okej, okay, mniejsza. Jedźmy dalej, po prostu szukać czegokolwiek. Robić postępy. Jakieś questy, nie wiem, skarby odnajdywać czy coś. U, miejsce łaski. Przyjmę z przyjemnością. Lubię miejsce łaski i... czerwone meduzy. Zdaje mi się znajome. Jasne, tutaj już chyba byliśmy. A, tu byliśmy już. Dziwne, że nie zwiedzam tych tutaj wzgórzy. Ale dobra. Dobra. W przypadku już wiem, co teraz trzeba zrobić. Jeszcze. Zanim powiem, że udało mi się zeksplorować dobrze tę część. Trzeba właśnie tutaj pozwiedzać. Może najpierw... Pając na tych tutaj... To są chyba duchy troli. Tak, a potem celnicy są duchy troli, więc lepiej uważać. Ja mam światełka, oczywiście, że nie mam. Zastanawiam się, co ono, czy co je wyłącza.
Przepraszam, wyłącza, nie wyłącza. Muszę się pilnować z językiem. Chciałbym się w takich kwestiach. A, tutaj też jest jakieś obozowisko, nawet nie zwróciłbym uwagi oryginalnie. Gdybym też tutaj teraz spadł właśnie. Okej, jest piesu, który na szczęście jest teraz prawie że żadnym przeciwnikiem. Tak nie można ich nie doceniać, bo zawsze mogę zginąć od takiego żadnego przeciwnika. Ale tak. Najważniejsze, że właśnie zauważyłem to. Mamy jakąś skrzynkę, w której jest, uwaga, uwaga, kamień kowalski 4. Miło. Nie, żebym ich akurat teraz potrzebował, chociaż... Dobra, kogo ja szukuję? Potrzebuję ich. Mam już trójki załatwione na jedną broń. Nie wiem jeszcze jaką. Ale tak mam. Najlepiej chyba byłoby na tą halabardę, którą dostaliśmy niedawno. Ale no. Nie wiem, czy ją chcę używać. Albo sensu. Skoro trójki mam, to teraz próbuję właśnie szukać czwórek, chociaż na jedną broń. Żeby nie było, nie mówię, że co tak, że po prostu jedna broń tyle. Pewnie będę potrzebował ich na znacznie więcej, znając mnie. Moją zmienność. Ale tak, no. Chociaż na jedną przyjemnie by było mieć już tak w zapasie, żeby mieć tą świadomość, że właśnie możemy to ulepszyć, nie obawiając się o nic i... Chyba idzie dobrze, żeby sprawdzić to miejsce. Pojawił się przede mną jakiś taki gościu i cztery dzwonnice. Podoba mi się ta nazwa, a jednocześnie nie wszystko wydaje się ciekawe. A... Czyszczące ziemię. Okej. Okay. Wymaga jednego mieczka. Okej. Okay. Szczerze to nie ogarniam, co się dzieje, ale dobra. Niszczące ziemię, tutaj... Co to jest? Niebo nieprzerwanej nocy. A... Oczekiwania. Okej. Okay. Wszędzie mogę tu jednego miecza, żeby aktywować. Ciekawe co najmniej, muszę przyznać. A tutaj... Nie wymaga to niczego i mamy skrzynkę. Jak miło. Już podejrzewam, że to będzie pułapka, ale jednak nie. Klucz nasyconego miecza? Co? Nie wiem, klucz nasyconego miecza. Aby zdobyć jedną na przyciągu chulislika. Wybrałem wysyłającą. Okej. Przedmiot specjalny obdarzony potężną niebieską magią. Niszczy pieczęć na pociągach chochlików strzegących bramy wysyłającej na każdej dzwonicy, ale po użyciu pozostaje wbity w posąg, co czyni go przedmiotem jednorazowym. Zastanów się dobrze, z nim go użyjesz. Wiecie co? W takiej sytuacji już chciałem powiedzieć, a sprawdzimy sobie to wszystko, ale... O, jeśli jest tylko jeden, to... Ja nie wiem, czy chcę to marnować na coś byle takiego. Ale tak, wydaje mi się, że teraz mamy już tu wszystko mniej więcej ogarnięte. Nie wiem, czy mi to bardziej cieszy, niepokoi, czy jak i... Teraz przy tym jesteśmy też, to może teraz pora pójść tutaj. Do wielkiej windy. Tutaj teleportem. I właśnie zwiedźmy sobie to miejsce całe. Tak, na w sumie zwieńczenie odcinka i tego typu działania. Zatem nawet jeśli bym chciał, to nadal z samej windy nie możemy korzystać. No nie jestem w stanie połączyć tych talizmanów. A to jest. To będzie mniej więcej w tę stronę. Więc jedziemy. Tylko zanim coś jeszcze zapalmy lampkę, bo widać, że idziemy tu w nocy. Jestem pewien, że jakiegoś będzie miał, bo chyba do tej pory wszystkie drzewa miały. Albo przynajmniej wydaje mi się, że miały wszystkie. Bo wiecie, zawsze mogę się mylić. Ale zanim coś to wydaje mnie się, to też takie bardzo wydaje, podkreślam. Czynienia z dzwonnicą. Też. To co tutaj widzę, to nie jest normalna dzwonnica. Co się orientuje? Coś tu jest mocno nie tak.
Bardzo, bardzo nie tak. Nie powinienem pewnie tutaj przychodzić, bo zaraz zginę przez to. Tak? Wiedziałem. Po prostu wiedziałem, że zginę w jakiś głupi sposób. No i tyle z runy. Nie zmienię to faktu, że i tak znowu to aktywuję. Ale tak, teraz nie wiadomo skąd będziemy musieli znowu tutaj lecieć. Chociaż chyba się teleportowałem w okolicy, więc... A no tak, zapomniałem. Więc nie będzie aż tak źle, ale dobra. W takim razie widzimy się w sumie też za chwilę, jak już tam znowu dotrę. Bo znając, że się zginę jeszcze z kilka razy, więc... Żeby wam trochę zaoszczędzić czasu, to właśnie spotkamy się za chwilę. No dobra. Jestem już w okolicy, więc teraz tylko tam podjechać, szybko odzyskać runy. I najlepiej od razu zareagować, żeby... Pozbyć się tego. Czy to realne i w ogóle? Ale spróbujmy. Na tyle, na ile to jest możliwe. Ale nie chcę się teraz tym przejmować. To wszystko później. Zanim coś, co... Może pozbądźmy się ich wszystkich, może to... Wyłączy płomień. To jest sposób. Dwa mi to jedną śmierć, a za tym idzie potencjalnie jeden kurniczny. Ale jeszcze się tym przejmujmy i... Powietrze Biririego. Czym jest powietrze Biririego? Poza tym, że podejrzewam, że to jest inkantacja. Znaczy trzy wiary. Ojej, nie będę tego nosił. Ale dobra. No to cóż, teraz tutaj tylko pokonać szczury, co będzie pewnie zgonem. Ale zanim to zrobimy, to... Witaj, runo Godrika. Musimy się skupić na tym, żeby wyeliminować je, zanim one nas wyeliminują. Dobra. To było szybkie, nieproste. Jestem z siebie dumny, po prostu. I dobra. Drzewo jest w tamtą stronę. Ale zanim drzewo... To skoro już takie tutaj emocje były, to... Nie wiem, zobaczmy, co tutaj jeszcze się kryje. Może. To jest jakiś kościół. Tak. Ale te posągi symbolizują, to tego nie da się ruszyć. Dziwna sprawa. No ale dobra. Ej, przechodzę. Nie wiem, gdzie to prowadzi. Ale z jakiegoś powodu jestem traktowany jak w trakcie walki. O! Okej, jesteśmy ponad tym katakumbem, w którym byliśmy. Dobra, to ciekawe. A w takim wypadku... No zanim tam, to jeszcze zobaczmy, co tutaj się kryje w takich miejscach. Poza tym, że to kolejna wieżyczka. Budowana wieża na pograniczu. Niech erudycja oświetla drogę. Sprawdź. Żeby wejść, musisz rozwiązać zagadkę. Nie wiem, pochodnia? Nie, niech erudycja rozświetla drogę i nic więcej, to jak trochę, żadna z tego zagadka. Trzeba było najprościej we świecie. W tamtym przypadku wyjść naokoło. W tym pewnie będzie podobnie, ale zanim to trzeba tutaj jeszcze się uporać z uciążliwym trolem. To ciekawe, silniejszym od swojego kolegi. Chociaż tamten kolega teoretycznie miał być bossem. Już nie wiem, czy to... Te, wiecie, wszystkie więzienia nie są bardziej minibossy, no ale... Mniejsza teraz takie szczególiki. Więc tak, skupmy się na pokonaniu trolla. Nie, dobra, bije podobnie. Okej, okay. Mało życia. A to znaczy tylko tyle, że trzeba... napić z buteleczki wspaniałej. Oj, nie, jeszcze raz. O nie. Aktywuję mieczyki. To znaczy tylko tyle, że trzeba wykończyć gościa na dystans najlepiej.
czyli błyskawice. Jednak się przydałem. Pokonany? To w takim wypadku teraz trzeba by było chyba pomyśleć nad tą całą zagadką. O ile rzeczywiście tutaj zagadka jest, a nie tylko takie proste, przejdźmy naokoło. Chociaż wydaje mi się, że tutaj coś może być. Kacek, dosłownie tutaj prawdziwy. Ale dobra, dobra. Fokus. Nie zginęłem głupio od upadku, więc no już jest postęp. Połowa strzałka. Ja sądzę, żeby było to związane z samą wieżą, ale i tak miłe znalezisko. Okej, i czy mi się wydawało, czy tam jakaś taka półeczka? Nie, tyle co półeczka, co balkon, ale okej. Dalej nie pójdziemy, więc nawet nie będę próbował. Za dużo ryzykować upadku i zgonu głupiego. Więc tak. Czy da się w ogóle stąd powrócić? Nie! Nie! Co ja bym zrobił? Znowu. Kolejna runa zmarnowana. No cóż, wykorzystałem dzisiejszy limit. Łuków runicznych, więc powiedzmy, że po prostu póki co przeżyję bez niego. I tak, widzimy się znowu za chwilę, jak tam wrócę. Odzyskam znak mojej hańby. Witam ponownie. I no tak, ja ogólnie... Dziwna sprawa, bo przez chwilę OBS pokazywał nadal, że wszystko jest zatrzymane, mimo tego, że kliknąłem, żeby odpauzować, ale mniejsza. I więc tak, odzyskam runy i pomyślałem trochę o tym, co tam zrobić. Szczerze mówiąc, ni cholery nie mam pomysłu, więc... Po prostu... Tak, po prostu nie marnujmy czasu. Z tego na ostatnie minuty tego odcinka zróbmy coś produktywnego w inny sposób, chociaż... A i przy okazji właśnie znalazłem też to miejsce łaski. Odpocząłem sobie przy nim, tak żeby było szybciej. Tam mamy drzewa, a tutaj jeszcze coś innego, więc może najpierw zobaczmy to inne miejsce. Wioska szalowego płomienia, nie podoba mi się to. Z jednej strony, a z drugiej może warto tutaj właśnie zajrzeć, co się dzieje, jak się dzieje. To wiem, może właśnie jakieś fajne rzeczy tutaj znajdziemy. Pewnie nie, ale no, warto sprawdzić. Dobra, dobra, i co my tu mamy? Odłamek szkła. Myślałem, że coś fajniejszego i... Książka z przepisami szaleńca. Nazwa nie brzmi kusząco, aczkolwiek potencjalnie mogą to być potężne rzeczy. Więc zaraz zobaczymy, co dają przepisy szaleńca. Z opisu tutaj, bo inaczej byśmy tego nigdy nie znaleźli. Piguro roznieśniające umysł. Co ciekawe, szaleniec ma coś, co rozjaśnia umysł. Zmniejsza nagromadzenie szaleństwa. Okej. Okay. Szaleniec oferuje sposoby na to, jak się pozbyć szaleństwa. Przyjemne. Nie zmienia to faktu, że i tak na pewno to będę crafcił. Ale to jeszcze teraz. Opiso. Ciekawe, na co wpływam. Na co wpływałem te oczy? Znaczy takimi płomykami z oczu. Przez to. Jak budują szaleństwo przy trafionych ciosach. Spotkałem się z niczym innym jeszcze, więc... najpierw mi tak zostało. Teraz zginąć po raz kolejny. I okej, okay, dobra, dobra. Full focus. Może jeszcze nam się uda nie umrzeć. Dobra, starczy tego, już ich mało, to... Dokończmy robotę z kosy, tak jak to... stało na prawdziwego bojownika wiary, czy jakkolwiek nazwać naszą postać. Raczej paladyn to nie jest. Dobra, co tu jeszcze mamy? Niedola Shabiririego. Kimkolwiek był ten cały Shabiririri, czy jak mu tam? To jest ktoś taki, co ma pełno rzeczy takich nie najlepszych. O! Nieustannie wywołuje agresję wrogów? A... Okej... Okay. Nieustannie wywołuje agresję wrogów. Nie wiem, co to do końca oznacza.
Wiecie, o czym ja mówię? Otóż słyszałem chrabąszcza. A przynajmniej tak mi się wydaje. To jest najgorsze, co może być, wiecie. Bo z tymi chrabąszczami to jest tak, że jak ja je słyszę, albo wydaje mi się, że je słyszę, to ja by do tego dziadostwa szukał wszędzie. Aj, no cóż. Chciałem tak spokojnie sobie ten odcinek zakończyć. Wygląda na to, że będzie jak zwykle. Dajmy. Ale dobra. Czy tam widzę potencjalnie jakiś kościół, więc zanim tam pójdziemy, to pozwólcie, że jeszcze poszukam chrabąszcza, który tutaj gdzieś gwizdał. No właściwie to wywód głosu bardziej. Okej, mamy go. To był ten jedyny, co super, jeśli nie, to trochę gorzej, ale mniejsza. A oferuję sobą... Nic? Serio? Oj, nie lubię takich chrabąszczy, szczerze zawiodłem się. Ale no tak, zrozumiałe. Czasami muszę mieć jakieś... Kolejnego. Podejrzewam, że tam. Tam chrabąszczem. Zobaczmy, co mu oferuje. Mam nadzieję, że to będzie coś cennego. Czekam jednego miecza. Może być. Szkoda, że nie jest to, wiecie, ten mieczek potrzebny do tych całych dzwony, nic. Ale i tak, fajnie. Może cokolwiek to, co jest, to. No, dali. A, halo, padł. Ogarnij sterowanie. Padł, dobra. Halo, granie laguj. Dobra, jest. Jest dobrze. Skoro tu gdzieś jeszcze ponoć są chrabąszcze, to potem ich może poszukam w wolnym czasie i w następnym odcinku. No, od tego spotkania zaczniemy. A póki co... Nie. Nie, tylko nieco. Ja wiem, co to oznacza. Już też powinniście wiedzieć. Nie podoba mi się to. A jeszcze... Wygląda, jakby miał jakąś taką większą broń. Trochę, więc... Okej, jakiś... Szaleństwo wywołuje swoimi atakami. Kto by się spodziewał w takim miejscu pełnym szaleństwa, że nawet taki wróg będzie szaleństwo wywoływał. Ale tak, nie no. Nie wiem, który to już jest i... Owe winogrono? Wojenna włócznia Wykiego. Aż zobaczę. Czy opuszkowe winogrono jest czymś, co można używać? Chociaż pewnie to jest oko, więc nie chciałbym tego używać. Ale tak, zaraz zobaczymy. Gdzie to jest? Oko rycerza Wykiego, zabarwione na żółto. Poszuka rapiejące gałka oczy na chorego. Fuj i fuj. O, pożółkłe, dobra. Zobaczmy w ogóle przy okazji takie rzeczy. Balon został na nim odrażający odcisk palca. Podobny do tych, które naznaczały jego ciało. Jeśli ofiarujesz jest w ślepej służce, doprowadzisz ją do źródła odległego światła, pozwalając jej stać się służką palców. Ciekawe. Dobra. Wiecie co, może... To jest tylko moja teoria, podkreślam, ale może, mimo tego, że to takie wszystkie rzeczy są teorii negatywne, to okaże się, że jednak to będzie... Wielce pozytywne ostatecznie. Paska na włosy służki palców, szata służki palców i buty służki palców. A. Okej. Okay. Dobra. Nie wiem, co więcej powiedzieć, poza tym, że wow, ten odcinek był szalony. I jeszcze tak, na zakończenie wszystkiego... Chyba wypadałoby zobaczyć tą włócznię. Zręczność 20. Nagromadzenie szaleństwa. Stosuje wiary. Ogień. Okej. Okay. Wojenna włócznia, którą walce podpisały i pokryły pęcherzami, używana przez
Iwikiego, że twierdzę okrągłego stołu. Podobnie jak samego Iwikiego, od wewnątrz dręczył ją żółty płomień szału. Patrzeć tak sensownie, czy zrozumieć? Nie to. Okej, okay. Sama włócznia nie wydaje się jakaś sensowna, super. W sensie, okej, okay, no. Oferuje pchnięcie i trochę takich rzeczy, ale... Że właśnie skali się z wiarą, niby ogień, co... Powiem szczerze, pas. Nie potrzebuję czegoś takiego. Dobra, dobra. Ale mniejsze już teraz. Naprawdę starczy tego, więc no, dziękuję bardzo za epizod. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia już niebawem, więc trzymajcie się i hej, hej.